Witajcie w kolejnym odcinku Kroniki Kryminalnej. Opowiem Wam dzisiaj o dwóch wydarzeniach, które mają charakter zbrodni rodzinnej, albo inaczej mówiąc tragedii rodzinnej, która zakończyła się śmiercią. Obydwa zdarzenia miały miejsce we wrześniu, z tym, że jedno z nich całkiem niedawno, bo w niedzielę, 22 września w Annapolu. W okolicach godziny 8 rano policja została wezwana do domowej awantury. Sąsiedzi zadzwonili na policję, ponieważ w wielorodzinnym budynku, jak podaje prasa, doszło do kłótni bardzo dramatycznej w swym przebiegu. Z mieszkania, które zajmowała para znanych w Annapolu lekarzy, małżeństwo w słusznym wieku, w okolicach lat 60, pokłóciło się. Nie wiadomo tak naprawdę, co było powodem tej kłótni, ale miała ona naprawdę bardzo gwałtowny charakter. Doszło do tego, że kobieta, uciekając przed mężem, wybiegła na zewnątrz i dramatycznie krzyczała, błagała o pomoc. Na miejsce oczywiście błyskawicznie przyjechał patrol policji i zastał taki oto widok. W mieszkaniu na podłodze leżała, jak się później okazało, 57-letnia kobieta, bardzo mocno zakrwawiona, poraniona, nieprzytomna, ale jeszcze żywa. Oczywiście policjanci jeszcze na miejscu podjęli próbę reanimacji, niestety była ona nieskuteczna, kobieta zmarła. Został zatrzymany jej mąż, 64-latek, który, jak wszystko na to wskazuje, był sprawcą zabójstwa swojej żony. Policja ani prokuratura nie podają żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących tej sprawy. Ponadto, że nieoficjalnie można się dowiedzieć, że sprawca przyznał się do zabójstwa. Jak wspomniałem wcześniej, była to para bardzo znanych lokalnych lekarzy. Sprawca był trzeźwy. Co było powodem tej dramatycznej w skutkach kłótni, tego nie wiadomo. Przynajmniej na tym etapie. I jak znam życie, to nie zostanie taka informacja ujawniona. Dlatego jeżeli ktoś z Was, drodzy słuchacze, wie coś więcej na ten temat, będę wdzięczny za informację, za kontakt ze mną. Być może uda się coś więcej dowiedzieć, bo prasa na ten temat milczy. Po prostu nie mają żadnych informacji. I teraz mogłoby się wydawać, że takie prywatne zbrodnie jak atak nożem własnej żony czy też własnego męża często ma miejsce w jakichś środowiskach, no nazwijmy to w dużym uproszczeniu, patologicznych, często pod wpływem alkoholu, często w trakcie tak zwanej libacji alkoholowej. A tutaj wydawać by się mogło spokojne małżeństwo szanowanych w lokalnej społeczności lekarzy i dochodzi do takiej tragedii. Być może sprawca miał jakieś problemy natury psychicznej, tego nie można wykluczyć, natomiast na tym etapie tego po prostu nie wiadomo. Do innej dramatycznej zbrodni doszło 5 września w Piekarach Śląskich. Wszystko zaczęło się od tego, że najmłodsze dziecko nie zostało odebrane ze żłobka. No bo wszystkie dzieci przeważnie były odbierane gdzieś w okolicach 14, 15, maksymalnie 16, a tutaj jedno dziecko zostało i nikt się po nie nie zgłosił. Panie przedszkolanki zadzwoniły do babci, która próbowała skontaktować się z mamą dziewczynki, no ale wszelkie próby kontaktu kończyły się niepowodzeniem. W związku z tym zaniepokojona kobieta zawiadomiła policję. Służby udały się na miejsce, czyli do mieszkania rodziny 31-letniej Moniki i 41-letniego Tomasza. Na miejscu zastano zamknięte drzwi od wewnątrz i otwarte okno. Zostali wezwani strażacy, którzy weszli do mieszkania przez okno i znaleźli ciała małżonków w przedpokoju. Czytając relacje medialne na temat tego wydarzenia, trudno mi jednoznacznie ustalić, jak wyglądało dokładnie to, co zastali strażacy i policjanci na miejscu. Natomiast z tego, co można się dowiedzieć, pani Monika nosiła ślady duszenia. Natomiast, i tutaj taka zagwozdka jak dla mnie,
Obrażenia na ciele Tomasza B. wskazywały na samobójstwo przez powieszenie, więc nie wiem, czy on jeszcze wisiał, czy sznur, na którym próbował się powiesić, urwał się, ale mężczyzna tego nie przeżył, ponieważ się zadzierzgnął. Nie chcę wam tutaj epatować brutalnymi szczegółami na temat mechanizmu powieszenia, ale to po prostu czasami tak jest, że jeżeli ktoś próbuje się powiesić na cienkim sznurze, to mimo tego, że ten sznur się urwie w pewnym momencie, to w wyniku gwałtownego i bardzo silnego ucisku zostaje często zmiażdżona krtań, co określa się mianem zadzierzgnięcia. I mimo tego, że człowiek urwie się z tego sznura, to i tak umrze. Sekcja zwłok, której wyniki są już znane, jednoznacznie wskazała na to, że 31-letnia Monika została uduszona, a następnie jej małżonek odebrał sobie życie. Czyli mówimy tutaj o tak zwanym samobójstwie rozszerzonym. Osierocona została dwójka dzieci, 11-letni syn i 16-miesięczna córka. Przy czym prokuratura potwierdza, że do tych tragicznych zdarzeń doszło, kiedy dzieci były poza domem. Czyli po prostu w biały dzień, kiedy zapewne syn był w szkole, a jak już wspomniałem wcześniej, córeczka była w żłobku. Śledczy w wyniku rozpytania sąsiadów doszli do takich wniosków, że problemy w małżeństwie narastały od dawna, a Tomasz B. miał duże skłonności do nadużywania alkoholu. Prowadziło to do licznych kłótni z żoną, no i jak twierdzą mieszkańcy osiedla, mężczyzna dosyć często trzaskał drzwiami, krzyczał, awanturował się i pod wpływem alkoholu wychodził po kolejny alkohol. Dwa miesiące wcześniej w budynku tym miała miejsce interwencja służb, ponieważ Tomasz B. groził tym, że targnie się na swoje życie. A także wcześniej była w tym mieszkaniu interwencja policji ze względu na próbę samobójczą Tomasza B. Jak ustalili śledczy, w chwili popełniania tej zbrodni Tomasz B. był pod wpływem alkoholu. Sąsiedzi stwierdzili również, że człowiek ten był niezwykle trudny w kontakcie, był bardzo skryty, ale jednocześnie krzykliwy, często pozostawiał po sobie bałagan we wspólnych częściach budynku. No i nie jest wykluczone, że mężczyzna ten zmagał się z problemami psychicznymi, które mogły oczywiście przyczynić się do tej tragedii. Dzieci zmarłej pary obecnie znajdują się pod opieką dziadków. Prokuratura prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności tej tragedii, chociaż najprawdopodobniej sprawa zostanie umorzona, ponieważ zarówno sprawca, jak i ofiara nie żyją. Media tak zwanego głównego nurtu nie zawsze podają informacje o tego typu zbrodniach, ponieważ są to często wydarzenia o charakterze lokalnym i po prostu nie przenikają do ogólnopolskiej prasy, o ile nie jest to sprawa naprawdę głośna, jak chociażby zabójstwo pani Natalii Panochy, o którym robiłem materiał na kanale. Kiedy to mąż zgłosił jej zaginięcie, rodzina i znajomi zaangażowali się w poszukiwania, sprawa stała się w ten sposób medialna, no i po kilku dniach okazało się, że to mąż jest sprawcą zbrodni. Zamordował swoją żonę, następnie wywiózł ją do lasu i próbował się pozbyć zwłok. Ale pewnie gdyby nie to zgłoszenie zaginięcia i wrzawa medialna, która się rozpoczęła w związku z poszukiwaniem pani Natalii, zapewne nikt nie dowiedziałby się o tego typu wydarzeniu. Postaram się przygotować dłuższy materiał na ten temat i wyposażę się w odpowiednie statystyki dotyczące ilości zbrodni o charakterze rodzinnym, czyli właśnie kiedy mąż zabija żonę, ewentualnie żona męża, w skali roku w naszym kraju, bo sam jestem ciekaw, jak częste jest to zjawisko i niestety mam wrażenie, że jest to zdecydowanie częściej niż nam się może wydawać. Tyle ode mnie w tym krótkim odcinku o charakterze kroniki kryminalnej. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze pod tym odcinkiem. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu ze mną. Oczywiście wszelkie linki są zawsze w opisie. Jak również zapraszam do uczestnictwa w grupie na Facebooku. Trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka.